Jest taki gatunek gier, które odpalasz tylko po to, żeby się wychillować. Są to te wszystkie house flippery i symulatory farmy. No i takie tytuły najlepiej wjeżdżają na stream, gdy chcesz pogadać na luzie ze swoją społecznością. Ci, którzy przechadzają się czasem po moich streamach, niezależnie czy to na YouTube czy na Twitchu, mogli natknąć się na prowadzoną przeze mnie tawernę. Pijany kapcan. A jako, że osobiście miałem okazję liznąć pracy w gastronomii, to chciałem zobaczyć, jak poradzę sobie jako restaurator. Dlatego dziś wchodzimy do Tavern Manager Simulator, żeby po pierwsze pogadać o symulatorach jako takich oraz standardowo przejść przez grę etap po etapie i dowiedzieć się, czy jest warta zachodu. Pierwszym symulatorem, którym się zagrywałem, był Gearhead Garage. Tekstu nie rozumiałem absolutnie nic, bowiem gra była całkowicie po angielsku, ale potrafiłem skojarzyć, że części samochodu oznaczone na czerwono były do wywalenia, pomarańczowo do naprawy, a zielone były sprawne. A dlaczego w to grałem? Bo satysfakcjonujący był progres. Z początku widzieć grata z usterkami, żeby po 15-20 minutach mieć lśniące cacuszko na sprzedaż. Wydaje mi się, że w tym właśnie leży cały urok wszystkich symulatorów. Uniezależniający progres. Więc teraz możemy przejść do tawerny, żeby zrobić sobie przerwę od tych wszystkich analiz. A propos przerwy. Jeśli znacie tego gościa, to z pewnością widzieliście te wszystkie reklamy, w których ten właśnie bąbel ładuje się w przeróżne, najdziwniejsze sytuacje. W tę grę można zagrać. Jest to Hero Wars, sponsor dzisiejszego odcinka i no, mówię to dosłownie, bo gdyby nie Hero Wars, to ten odcinek o tawernie by w ogóle nie powstał. Niezależnie od tego, czy nudzisz się w robocie, czy utknąłeś w korku, czy w domu stara drzepapę i potrzebujesz jakoś wyluzować, z pomocą przyjdzie ci Hero Wars! Hero Wars to darmowe MMORPG, które zabierze cię do fantastycznego świata, gdzie rozegrasz tryb historii, staniesz do walki z potężnymi bossami, a jeśli gra solo ci nie starczy, zawalczysz ramię w ramię z innymi graczami, albo nawet przeciw nim na arenie PvP. A poza gameplayem samym w sobie, Hero Wars oferuje bogate lore do zgłębiania. To tylko niektóre z powodów, dla których w Hero Wars zdecydowało się zagrać ponad 100 milionów graczy na całym świecie, których feedback twórcy biorą pod uwagę przy tworzeniu regularnych aktualizacji. A nowi gracze mogą liczyć na pakiet startowy w postaci 5 bohaterów, 600 kryształów oraz 30 tysięcy złotych monet. Ja wiem i ty wiesz, że w Hero Wars będziesz się świetnie bawić. Zeskanuj kod QR widoczny na ekranie albo kliknij link w opisie. Zrób sobie przerwę i stań się bohaterem. Rozgrywkę w tawernie zaczynamy obligatoryjnym tutorialem. Oczywiście tyle, ile byłem w stanie pominąć, tyle pominąłem, ale to nie jest gra, która pozwala ci z buta zagrać po swojemu. Najpierw masz tylko bar i serwujesz tylko piwo. I pomyślisz sobie, no to jest naturalna progresja, od zera do karczmarza przekozaka. Tylko tutaj śledzisz progresję jak po sznurku. Nie wybierasz, w co zainwestować najpierw, tylko gra narzuca ci, co masz po kolei odblokować. Najpierw zawsze piwo, później kiełba, później zupa, grill, następnie sala dla szlachty z winem i serami i tak dalej. Ale dobra, jak w to się gra, jak już się gra odrobinę rozkręci? Masz coraz więcej towaru, który serwujesz gościom oraz coraz więcej gości. Z początku ubolewałem nad tym, że nie mam za dużego ruchu. Miałem niewielką liczbę stolików, a i tak ciężko było mieć pełen lokal. A skoro lokal nie był pełny, to znaczy, że ja nie miałem pętli, a to chyba jest najciekawszy element takich gier, szczególnie tych gastronomicznych. Na szczęście zaczęło robić się znacznie gęściej, a co za tym idzie znacznie ciekawiej jakieś 2 godziny później. Rzeczywiście tych gości zaczęło przybywać i musiałem zacząć ten bajzel ogarniać. I w momencie, w którym tym gościom mam podać piwo, tamtym 2 kiełby i zupę, przed lokalem czeka żebrak, żebym go pogonił patelnią, w kuchni trzeba dogotować zupy, a na tyłach kibel stoi do wyczyszczenia. Wprowadza to angażujący element rozplanowywania. Oczywiście mogę wspomóc się szykowaniem prepa. Co to znaczy? Restauracje nie gotują wszystkich zamówień od zera. To, co można sobie przygotować, jest przygotowywane wcześniej. Jakieś zmiksowane wcześniej farsze, przygotowana baza do herbatki czy inne napoje, które schodzą masowo. No tak samo bawiłem się tutaj i przed otwarciem knajpy narąbałem drewna, smażyłem w opór mięcha, nalewałem maksymalną liczbę piw i tak dalej, żeby były gotowe od razu do podania. I tutaj oczywiście gra stosuje mega ułatwienie, bowiem przygotowane produkty nie tracą swojej ważności. Piwo się nie wygazowuje, wino nie wietrzeje, mięcho nie stygnie. Można przygotować pełną ławę jednego ranka, żeby sprzedawać to przez następne 2 dni. Przez co cały element logistyczny, kiedy robić, ile zrobić, żeby się nie zmarnowało, znika. Jakość podawanych produktów istnieje, ale na drobną skalę. Mianowicie za każdym razem, kiedy coś przygotowujesz, odpala się mobilkowa minigra. Musisz dorzucić drewno w odpowiednim momencie, nalać wina do pewnego pułapu, czy mieszać odpowiednią zupę. Nie jest to trudne i bardzo szybko staje się wtórne, także takie klepanie kotleta to tylko
tylko robota do przeklikania. Towar możesz podać w jakości perfekcyjnej, dobrej albo słabej. Masz opcję wyrzucić spalone mięso albo przelane piwo, żeby nie rujnować sobie reputacji. Reputacji, która ma marginalny wpływ na wszystko, ale o tym później. Jak już mam pełną salę, to po pierwsze mogą pomagać mi odblokowywane dobre wróżki, które muszę karmić specjalnym proszkiem, żeby były zdolne do pracy. Chwila. Praca w gastronomii? Załoga karmiona specjalnym proszkiem, żeby była zdolna do pracy? Zbieg okoliczności! Tak to w życiu bywa! Tutaj trzeba zwrócić uwagę na to, że gra oferuje znikome wyzwanie. Po pierwsze, nie masz stałych godzin otwarcia. Otwierasz kiedy chcesz, zamykasz kiedy chcesz. Jak ruch cię przytłacza, możesz zrobić taktyczny odwrót i upitolić kolejnego prepa. Nie jesteś też zobligowany do otwierania knajpy kiedykolwiek. Nie musisz tu zarobić na czynsz, także zamknięcie knajpy na tydzień nie obciąża cię w żaden sposób. I ponownie likwiduje to konieczność planowania. Ba, nie trzeba nawet obsługiwać gości. Zdarzają się zamówienia pilne, czyli takie, gdzie jeśli gość nie dostanie zamówienia w określonym czasie, to wyjdzie zirytowany. Natomiast zdarza się to sporadycznie i lwia część gości będzie czekać w nieskończoność. Jak przyjdzie czwórka ziomeczków, trzech dostanie swoje zamówienie i dawno je zje, czwarty będzie siedział i czekał tygodniami, aż łaskawie przyniosę mu jego danie. Praktycznie nie można tu zbankrutować, no chyba, że się postarasz. Na przykład zatowarujesz się w niepotrzebne przedmioty i zabraknie ci hajsu na asortyment. Ale to trzeba totalnie nie ogarniać albo robić to celowo. W takim wypadku istnieje opcja pożyczki. I mimo, że sam gameplay jest dość powtarzalny i nie oferuje żadnego wyzwania, to bywa naprawdę przyjemny, jeśli chcesz się wyłączyć i zwyczajnie w coś popykać. Chociaż mówię to z perspektywy osoby, która streamowała gierkę i rozmawiała z widownią, jak niegdyś karczmarze z przyjezdnymi. Linki do Twitcha oraz kanału z zapisami ze strumyków znajdziesz w opisie. Powiedziałem, że reputacja ma znikomy wpływ na grę, co było półprawdą. Faktem jest, że współczynnik reputacji kumulowany w postaci levelów pozwala na kolejne upgrade'y knajpy, tylko zazwyczaj masz dużo wyższy poziom reputacji niż ta potrzebna do upgrade'u. Dlaczego? Ponieważ oprócz określonej ilości złota oraz reputacji, gra nakłada jeszcze jedno wymaganie. Mianowicie grind. Za grindem schowany stoi cały progres. Muszę wykonywać zadania, czyli podać wymaganą liczbę piw, mięs i tak dalej, nierzadko w niepołączonych fazach. To znaczy najpierw ileś tam piw z kiełbasą, a jak już skończę z piwami, to dopiero przerzucam się na wino i sery. Wszystkie podane wina nie liczą się w momencie, w którym nie ukończyłem jeszcze zadania z piwem. Dochodzi do tego, że siedzisz w pętli gameplayowej, grindując podawane smakołyki jedne po drugich. To totalnie morduje flow gry i sprawiło, że odechciało mi się drążyć, żeby zobaczyć końcowe usprawnienia lokalu. Serio, byłem cały czas przygotowany na to, że za chwilę wyskoczy mi jakieś okienko, że mogę skipnąć część gameplayu mikropłatnością. Ponadto gra ogranicza rozwój w postaci dostępności mebli, czyli na każdy poziom tawerny mogę zamówić z góry określoną liczbę stołów. Zazwyczaj są to dwa mniejsze stoły i jeden większy. Nie mogę zaplanować poważnej inwestycji i napchać tylu stołów, ile wcisnę w lokal, o nie nie, po dwa stoliki na poziom. A jak już prowadzenie karczmy się znudzi, można iść zwiedzać świat. Tam znajdzie się masę nawiązań do innych dzieł kultury, jak chociażby Shreka, skarby albo jakieś pomniejsze questy. Jest to z pewnością dodatek, taka suróweczka do głównego dania, którym jest prowadzenie tawerny. Jeśli chodzi o Tavern Manager Simulator, gierka do popykania z zerowym wyzwaniem, grindowym, lecz momentami przyjemnym gameplayem. A wszystkich tych, którym podczas oglądania moich analiz przejdzie raz czy dwa przez myśl, kurczaki, ten kontencik jest warty paru groszy, zapraszam na Patronite, gdzie niedawno wleciał nowy film specjalny. Można upiec dwie pieczenie na jednym ogniu, jednocześnie cieszyć się bonusami, jak i wesprzeć działalność. To właśnie m.in. dzięki patronom, którzy dołożyli ogromną cegiełkę do zakupu nowego sprzętu, 40-minutowe analizy, które wlatują na YouTube, zamiast renderować się 4 godziny, renderują się 30 minut. Bez wsparcia patronów, bez filmów specjalnych, treści, które publikuję na YouTube, siedziałyby w produkcji znacznie dłużej niż teraz, także na działalności Patronite korzystają wszyscy. Jeszcze raz dziękuję wszystkim widzom, łapkującym, komentującym, wbijającym na live oraz tym, którzy tylko oglądają. Tworzymy ten kanał wspólnie. Na razie.